sobotę 28 września na dziedzińcu zamkowym w Kończycach Małych po raz szósty odbyły się targi żywności ekologicznej i tradycyjnej, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez regionalnych. Wydarzenie objęte patronatem portalu OX.pl gromadzi miłośników zdrowej, naturalnej żywności oraz tradycyjnych produktów spożywczych oferowanych przez lokalnych i zaufanych producentów. Generalnie zawsze staramy się, żeby cały asortyment był do kupienia, czyli począwszy od pieczywa, zakończywszy gdzieś tam na słodyczach, w sensie słodyczach, które są robione przez panie z KGW, ale ponieważ w tym roku akurat tak się złożyło, że pan, który zawsze stoi z pieczywem ekologicznym certyfikowanym, no nie mógł w tym roku być, ale na szczęście tutaj pomocną dłoń wyciągnęli znajomi, ci, którzy z serami też przyjechali i podratowali, więc przywieźli jego chleb. Także dla tych, którzy przyszli po ten chleb, to mogli go zakupić. Tak samo mamy tutaj inne stoisko z serami, bo Achim, który też co roku tutaj stał, odbiera dzisiaj jakąś nagrodę, czy jest nominowany do nagrody na Polakrze, więc to też są grube jakby targi, więc same perełki tutaj. Można jak najbardziej kupić jajka tak samo, czy można kupić oliwki. Tutaj za Leszka mamy w zastępstwie syna, więc no, też można, że tak powiem, zaopatrzyć się tradycyjnie w te takie pyszności, takie pasty. Potem mamy sostę. Oni też już zeszłym razem byli. To są naturalne oleje, naturalne octy, naturalne musztardy z różnych, że tak powiem, nie wiem, tam mają jabłka, papryki, z różnych warzyw. Generalnie to nawet nie wiem, z czego to jest, ale to są nie tylko, że tak powiem, musztardy z gorczycy tradycyjnie, tylko jeszcze z innymi jakimiś tam dodatkami. Mamy, no to mi się udało, ja nie chciałam tutaj nikomu obiecywać, ale przyjechali z rybami, bardzo się cieszę, tutaj nasi lokalni z OHAB. Potem mamy, to jest pasieka Wiktoria Czyżowice, ale tak naprawdę to oni mają tutaj wyroby swoje, bo to mają gospodarstwo i jajka tak samo można u nich zakupić. Tak samo sery z Pielgrzymowic, też bardzo dobry żółty ser mają, wyśmienity. Potem jest tak samo, o właśnie, soki mamy i przetwory z owoców. I tutaj na jednym stoisku mamy bez cukru kompletnie, tylko tłoczone, natomiast tutaj też pani ma i bez cukru, i z cukrem, także kto jakby co woli. Jeszcze z jedzenia to oczywiście nie możemy zapomnieć o naszych, że tak powiem, pszczelarzach. Tutaj tym razem akurat pszczelarze z koła Skaczyc i pan Bronek Sznapka z winnicy Brontelesa. No tutaj mamy, wiadomo, KGW, to one tam też panie sprzedają jakieś przetwory warzywno-owocowe. No i nasze panie KGW, tam były pierogi, coś takiego. Teraz jeszcze patrzę, co jest, jaka jest spożywka. Aha, i jeszcze Monika Kuryluk z Robertem, z mężem, sprzedają mąkę ekologiczną, orkiszową, tą świętej Hildegardy. I mają oleje jeszcze z pestek dyni, wyśmienite. Tu chyba, ja ich też prosiłam, żeby przywieźli jeszcze jakieś inne oleje. I tutaj jeszcze mamy, właśnie zapomniałam o Ani z Leszczkowa. Oni mają warzywa i jabłka. W tym roku niestety, no mówi, nie wiem jak to będzie, bo proszę sobie wyobrazić, jest coś takiego jak pieski ziemne i mówi, na ileś tam ton zebranej dyni praktycznie wszystko jest nadgryzione przez pieski ziemne. Więc jest to niesamowita strata. I to by było, jeśli chodzi o jedzenie, tyle. I jeszcze rękodzieło, ponieważ no, też chcemy wspierać jakichś tam artystów, więc i kosmetyki oprócz rękodzieła. Więc jest pani tutaj z poduszkami, pięknymi rzeczami, pracownia krawiecka. I tutaj też jest rękodzieło od Karoliny, że tak powiem, młodego na rybku. Wydarzenie zorganizowali wspólnie Rada Sołecka z Kończyc Małych, Gminny Ośrodek Kultury z Zebrzydowic, Świetlica, Kończyce Małe oraz Stowarzyszenie Miłośników Kończyc Małych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Przemysław Losse.